Po bardzo długiej przerwie w kalendarzu rozgrywek międzywojewódzkiej ligi gimnazjalnej na parkiety wróciła drużyna UKS Wenus Jędrzejewo, prowadzona przez Krzysztofa Jaworskiego i Roberta Zimnego. Dziewczęta miały przed sobą daleką podróż na Kaszuby, do Lęborka i Słupska i aż cztery spotkania w ciągu jednego weekendu. W sobotę UKS Wenus zmierzyło się z jedynką Lemborg oraz gladiatorem Starkowo, w obu meczach tocząc zacięte boje, które ostatecznie wygrały odpowiednio 29 do 26 oraz 47 do 29, prezentując zaangażowanie i całkiem dobrą formę, co było dobrym prognostykiem przed kolejnymi pojedynkami. Motywacji dodało jeszcze wyjście na meczu Ekstraligi mężczyzn pomiędzy Czarnymi Słupsk oraz Twardymi Piernikami z Torunia. Po zobaczeniu koszykówki na najwyższym poziomie dziewczęta w tej samej hali rozegrały w niedzielny poranek dwa spotkania, pewnie wygrywając ze Słupskiem i po bardzo emocjonującej końcówce również z koszaliniankami. Tym razem dziewczęta wywalczyły awans na czwarte miejsce w tapeli MLG z nadzieją na dalsze postępy. Kolejne zawody Jędrzejowianki, w składzie mające również dwie zawodniczki z Trzcianki, rozegrają w Trzciance już w najbliższy weekend, na co zapraszamy. Podobny harmonogram mają zawodniczki TSD Sport Trzcianka, czyli starsze koleżanki z Trzcianeckiego Liceum, które również w Prima Aprilis walczyć będą w północnej lidze licealnej koszykówki kobiet.